Witajcie kochani, witajcie. Mamy 18 lutego 2024. Czy to ważny dzień? O, oczywiście, że bardzo ważny. Szczególnie dla rybek. W Nowym Jorku, jeszcze dzisiaj przed północą, zaczynamy słońce w rybkach, natomiast jutro w Polsce, na przykład. A więc wszystkim rybkom cudownych urodzin. Wspaniałego roku. I właśnie dlatego dzisiaj, jeszcze tego 18 lutego w niedzielę, zanim zamiast zajmować się innymi tematami zastępczymi, pobocznymi, postanowiłam zrobić czytanie dla rybek. I powiedziała, już było czytania dla ryb? Było i to było bardzo dobre czytanie publiczne, ale także wtedy zapowiedziałam, że Zrobię dodatkowe czytanie, ponieważ bardzo ważny rok dla rybek. Bardzo ważny. I postanowiłam astrologicznie opowiedzieć o tym roku i co wiąże się z przyszłym rokiem, kiedy to węzeł północny wejdzie w znak ryb, a południowy wówczas będzie w panie. A także kiedy Neptun, który opiekuje się rybami, przejdzie w znak barana. No i Jowisz ten Jowisz, i co z tym związane? Bo Jowisz i Neptun to dwie planety, które zarządzają, opiekują się rybkami. To wszystko jest niesamowicie ważne. Więc astrologia, karty anielskie i aniołki podpowiedziały, co dla tych, którzy są w związkach. Dla tych, którzy są singlami, singielkami, finanse, praca, kariera, biznes, zdrowie i porady ogólne. Wspaniałe czytanie. Godzina 25 minut i zdaje się 37, jeśli się nie mylę, sekund. Więc będzie do zakupienia na mojej stronie internetowej, a także na patronie i można sobie zerknąć na to, linki pod spodem. Ale ja postanowiłam, skoro już jestem i są urodziny moich kochanych rybek, Rybek, Słońce, Ascendent i Księżyc, bo i dla tych jest to właśnie płatne czytanie, postanowiłam wyjąć parę rzeczy, żeby nie zostawić was z niczym, no bo tak by było nieładnie. I patrzcie, jakie dla rybek wiadomości? No. Cudowne. Pierwsze mamy as mieczy. Sukces, kochani, sukces. Idziemy po sukces. Odcinamy tym mieczem, widzicie, te wszystkie powiązania, połączenia karmiczne, uzdrawiając je, to raz. Ale także te połączenie, które już nam nie służą, które są toksyczne. I patrzcie, poprosiłam moje. Kamienie, moje kryształy i pokazały mi to. To jest czarne serce. No właśnie, co to dla ciebie oznacza? Od czego trzeba się odciąć? Gdzie jest negatywność? Gdzie jest brak wiary w siebie, w miłość? W swoją intuicję, nie daj Panie Boże. No ale to jest nawet dla wszystkich. To nie jest tylko dla rybek. Dla rybek przede wszystkim ale i dla innych. Gdzie nie słuchasz swojej intuicji, podpowiedzi wielowymiarowych, międzywymiarowych we snach, znaków, symboli, wszystkiego temu, co reprezentuje sobą wiedza duchowa, wiedza spirytualistyczna. Czas od tego wszystkiego się odciąć, od negatywności, od pesymizmu, od zwad, kłótni i tego wszystkiego, co nas Ludzi dzieli. Za to współpracować, trzy pentakle, współpracować w grupach, gdzie mówimy podobnym językiem, gdzie idziemy w podobną stronę. Nie mówię w tą samą, ponieważ nawet te rybki, które tu widzicie, one tak sobie płyną, ale ona w każdej chwili może zmienić zdanie, płyną gdzie indziej. Nie uderzy ani o siebie. O siebie nawzajem nie zderzą się ani nie uderzy w jakąś skałę, ponieważ ona słucha swojej intuicji, ona wie gdzie ona płynie, ona wie czego chce. Więc tutaj współpracować z tymi, którzy posługują się prawdą, to też jest ten miecz, którzy myślą zdrowo, pozytywnie. Odcinać się od negatywności, odcinać się od tych, którzy podcinają skrzydła i rzucają belki pod nogi, źle życzą, zazdroszczą, zawiść, manipulacja i tak dalej kontrola odciąć się od tego wszystkiego. I 52: być ciekawymi być ciekawymi mieć nastawione uszy, oczy na to, co cudowne, dookoła i w tej ciszy, widzicie tutaj, w tej ciszy, w tym spokoju, odkrywam cuda mojego radosnego serca. Co czyni moje serce radosnym? Ta tajemnicza przestrzeń pomiędzy myślami a uczuciami odkrywa właśnie to miejsce, pomiędzy tym, kiedy Kwitnę, rozwijam się, cieszę się życiem, a kiedy tylko staram się przetrwać. Moje serce jest otwarte na nieskończone możliwości. Sami widzicie. I wyszły kości, rzuciłam kośćmi, kości zostały rzucone i są trzy szósteczki. A szóstka reprezentuje spokój wewnętrzny, balans. Harmonię. Przede wszystkim w sobie samych. Bo tylko wtedy właśnie kreujemy przestrzeń, gdzie słyszymy głos duszy. Nasze uczucia, nasze emocje. To, co jest dla nas istotne i przed chwilą zerknęłam, było 11.29. Jak 11, 11.11. Jesteśmy liderami w swoim życiu. Posługujemy się prawdą. Jesteśmy z ludźmi, którzy dobrze nam życzą, którzy rozumieją o co nam chodzi, którzy chcą żyć w zgodzie i prawdzie. I co siękolwiek będzie działo, to jest błogosławieństwo, czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Numer 33, co manifestujemy. Bądź cierpliwa, cierpliwy i miej wiarę. Ja wierzę, to mantra rybek. Że twoi aniołowie mają sytuację twoją pod kontrolą. Co przyjdzie, co nadchodzi, jest to wiele lepsze, niż nawet odważyłabyś, odważyłbyś się zapragnąć marzyć o tym. No więc sami widzicie. Coś dzieje się takiego, że będzie cudownie. Niemniej jednak ten balans wewnętrzny, spokój, a także prawda i odcięcie się od tego wszystkiego, co już nie ma najmniejszego sensu, w tym spraw karmicznych. Lekcje długi karmiczne, no to trzeba już znać. Webinarium karma, od czego odchodzimy sytuację, odcinamy. I uzdrawiamy. Ogromnie w tym roku uniwersalnym numer 8. Karma czy sukces? Może być jedno i drugie. Zakończona karma, uzyskany sukces, ten as mieczy to właśnie sukces. To prawda. Co ja mówię, że uzdrawia? Tak jest. Sen, śmiech i prawda. Więc kochani, Życzę absolutnie cudownego tygodnia. O niczym innym mówić nie będę dzisiaj. Bardzo pozytywny dzień. Jeszcze raz wszystkim rybkom składam najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Kochani, życzę tego, czego sami sobie życzycie. I patrzcie, na sam koniec wyciągam już tylko dla rybek. Beam, wieża. Dobrze, dobrze, kochani. Wszystko jest ok. Uderzają pioruny, jak piorun z jasnego nieba pojawia się osoba czy sytuacja i następuje transformacja po prostu rybki jesteśmy w tym roku dlatego to czytanie zrobiłam właśnie dla rybek takie specjalne do zakupienia ponieważ w grę wchodzi czas karma no Saturn w rybach Saturn to czas rządzi czasem Saturn to karma srogi nauczyciel życia który wszystkim nam pokazuje, bo nie jest tylko dla ryb, ale w rybach dla, dla ryb to jest pierwszy dom. Kim ty jesteś, ok? No i o tym mówię właśnie w tym czytaniu też. A więc kim się otaczasz, tutaj Aniu wyprowadza tego człowieka, zanim ta wieża padnie. Zauważy, zauważyliście, że to nic nie pada. Tu jest tylko przebudzenie i Aniu pomaga wyprowadzić, a więc jest pomoc anielska. Jest pomoc. Jest czas, jest tutaj motylek, czyli zmiany nadchodzące. A tu czas było wyjść, bo widzicie, zapaliła się lampka. Ups, pomysłowy Dobromir, zapalona żarówka, eureka. Aha, moment. I wychodzi, zanim ta wieża z, będzie porośnięta tym bluszczem. To jest akurat coś, co jest trujące, toksyczne i w czas Aniu wyprowadza. Więc bardzo dobra wiadomość. Jesteśmy w roku zmian, moje drogie rybki. Podczas głębokiej transformacji. Naprawdę zachęcam, nie mogę uwierzyć, że ona wyszła. Akurat tak idealnie. Z czegoś zdajemy sobie sprawę zmiany życiowe i liberation. Wolność, niezależność. Właśnie o tym mówię w tym czytaniu. Także wszystkim rybkom jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Cudownego tygodnia dla wszystkich. Buziaczki, uściski, kocham Was bardzo. Uśmiechajcie się. I pa.